European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich. Inicjatorem badania jest miesięcznik Reader's Digest, który dociera w prenumeracie do blisko 70 milionów czytelników w 60 krajach na świecie. W Polsce miesięcznik Reader's Digest ma największą liczbę prenumeratorów spośród ukazujących się magazynów. Głównym celem badania jest sprawdzenie, którym markom Europejczycy ufają najbardziej, jak ich zaufanie zmienia się z czasem, a także wyłonienie mistrzów sztuki zaufania w danym roku. Coroczne badanie European Trusted Brands przyczynia się także do pogłębienia charakterystyki typowego Europejczyka. Pozwala na poznanie nastrojów społecznych mieszkańców Starego Kontynentu, postaw i wartości, które kształtują nasze życie. Tegoroczna, dziewiąta już edycja badania została przeprowadzona w 16 krajach europejskich. Wzięło w niej udział 23 287 respondentów. Respondenci biorący udział w badaniu wybierają marki godne zaufania w 20 kategoriach wspólnych dla całej Europy oraz w 12 kategoriach wybieranych lokalnie. Respondenci spontanicznie wskazują marki, które obdarzają największym zaufaniem. Największa liczba oddanych głosów na daną markę wyłania zwycięzców nagradzanych złotymi statuetkami. Po dokonaniu spontanicznego wyboru jednej marki w danej kategorii, respondenci dodatkowo oceniają marki według czterech kryteriów: jakości, wartości w stosunku do ceny, siły wizerunku, znajomości potrzeb klienta. Marki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w tych kryteriach, otrzymają kryształowe statuetki. W badaniu European Trusted Brands zwycięzcami są laureaci złotych i kryształowych statuetek. To oni są mistrzami trudnej sztuki, jaką jest zaufanie. Nagrodą, którą otrzymują, jest niezwykle cenne zaufanie konsumentów. Tematy związane z ekologią, troską o nasze wspólne środowisko naturalne od zawsze są bliskie wydawnictwu Reader's Digest. Wszystkie edycje czerwcowego numeru miesięcznika Reader's Digest będą w większości poświęcone właśnie ekologii. Temat ekologii pojawił się również w tegorocznej edycji badania European Trusted Brands. Po raz pierwszy w historii badania respondenci wskazywali również marki, które ich zdaniem cieszą się najlepszą opinią w dbaniu o ochronę środowiska. Marki te zostały wskazane w 10 kategoriach. Dziewiąta edycja badania European Trusted Brands pokazała, że Europejczycy nadal uważają się za osoby optymistyczne, aktywne i zdecydowane. Przeciętny Europejczyk określa się również jako tradycjonalista i osoba konwencjonalna. Spośród różnych zawodów największym zaufaniem Europejczycy darzą strażaków, pilotów samolotów pasażerskich oraz farmaceutów. Najmniejszym zaufaniem Europejczycy darzą polityków, sprzedawców samochodów i piłkarzy. W Europie w ciągu ostatnich 5 lat największy spadek zaufania dotyczy polityków i rządu. Niezmiennym zaufaniem Europejczyków cieszą się zawody takie jak lekarz i nauczyciel. W porównaniu z rokiem 2003 Unii Europejskiej ufa o 39% mniej Europejczyków. Przeciętny Europejczyk używa kremu Nivea, do przyjaciół dzwoni z telefonu Nokia i płaci kartą Visa, zdjęcia robi aparatem Canon, a na śniadanie je płatki Kellogg's. Do udziału w badaniu European Trusted Brands 2009 zaproszono 10 tysięcy Polaków. Z otrzymanych odpowiedzi wyłoniono reprezentatywną liczbę prawie 900 ankiet. Respondenci we wszystkich krajach zostali dobrani tak, aby ich profil odzwierciedlał przekrój demograficzny danego kraju. Wśród polskich respondentów najliczniejsze grono stanowiły osoby w wieku od 30 do 39 lat. 87% badanych Polaków uważa, że wszystkie artykuły w miesięczniku Reader's Digest są wiarygodne. Aż 81% ufa przeczytanym poradom. Polacy najczęściej określają się jako optymiści, aktywni i zdecydowani. Polacy deklarują swoją otwartość również częściej niż przeciętny Europejczyk. Podobnie jak Europejczycy, Polacy darzą największym zaufaniem zawody, takie jak strażak, pilot samolotu i farmaceuta. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosło zaufanie Polaków do Unii Europejskiej. Polacy bardziej zaufali również internetowi i działaczom ochrony środowiska.
Bardziej niż inni Europejczycy, Polacy zaczęli ufać Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz mediom. Przeciętny Polak myje zęby pastą Blendamet lub Elmex. Używa kremu Nivea lub Garnier. Na śniadanie je płatki Nestle. Pije herbatę Lipton lub kawę Jacobs. Rozmawia przez telefon Nokia lub Sony Ericsson. Ufa samochodom marki Volkswagen lub Mercedes. A tankuje na stacji Orlen lub Shell. Wakacje wybiera z oferty Orbis Travel lub Itaka. A zdjęcia robi aparatem Canon lub Sony. Płaci kartą Visa lub Mastercard. Korzysta z usług banku PKO BP, a inwestuje w fundusze Pionier PKO. W wolnych chwilach, jedząc ciasta i desery marek Dr. Edgar lub Wedel i popijając wodę Żywiec Zdrój i soki Tymbark, ogląda TVN. Zbudować czyjeś zaufanie to prawdziwa sztuka, trudna i czasochłonna. Pragniemy teraz wyróżnić marki, które są mistrzami tej sztuki. Marki, którym konsumenci zaufali i którym wystawili najwyższe oceny. Pragniemy uhonorować laureatów European Trusted Brands 2009.